Drugi silnik programowania, który Wam pokażę, nazywa się Photon Badge. Tutaj programujemy za pomocą symboli. Z prawej strony mamy ikony, tak jak w pierwszym silniku programowania, czyli krzyżyk, którym wychodzimy z tego okna, linijkę, którą ustawiamy, ile centymetrów ma mieć jedno pole, po którym porusza się foton, czyli jeden ruch robota do przodu będzie miał tyle centymetrów, ile ustawimy na linijce. Ja mam ustawione 10 cm. Strzałeczka okrągła, która umożliwia resetowanie tego, co zaprogramowaliśmy, oraz start żółty, który uruchamia robota. Z tej strony mamy 5 kategorii. Kategoria ruch, kategoria kolor, dźwięk, funkcja, o której za chwilkę powiem, oraz czujniki. Tutaj mamy 3 okienka. Funkcja główna, funkcja pierwsza i funkcja druga. W funkcji głównej układamy nasz program, a funkcja pierwsza i funkcja druga są to okna pomocnicze. Czyli możemy tutaj programować na przykład, wybieram funkcję pierwszą, zaprogramuję, aby robot zmienił kolor i pojechał jedno pole do przodu. Następnie w funkcji głównej mogę użyć tego, co tu zaprogramowałam, używając skrótu F1, czyli w miejscu, gdzie znajduje się skrót F1, robot wykona to, co znajduje się w tym oknie. Jeżeli w funkcji głównej wrzuciłabym 2 razy do przodu, to teraz w funkcji głównej używam skrótu F2, czyli robot wykona to, co znajduje się w funkcji pierwszej, a następnie to, co znajduje się w funkcji drugiej. Teraz sprawdźmy. Zmienia kolor, jedzie do przodu. A następnie jedzie do przodu i jedzie do przodu. Tak właśnie działa drugi silnik programowania.